Chcę też wszystkich bardzo serdecznie przywitać w imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jesteśmy tutaj razem z żoną, tak jak już zostaliśmy przedstawieni. I chciałbym też przekazać pozdrowienia z naszego zboru, z Wisły, z Nowej Osady, waszemu zborowi, chociaż tak jak już było to wspomniane, jest to tak bardzo blisko w sumie. I też osobiście chciałbym podziękować bratu pastorowi no, za taką serdeczność, za taką otwartość, że mnie też zaprosił tutaj, żeby się podzielić z wami słowem. I kiedy tak jeszcze nad tym się zastanawiałem, to można powiedzieć, wcześniej się nie znaliśmy jakoś tak bliżej, ale właśnie przez te spotkania, które co jakiś czas wasi bracia tam u nas organizowali, po prostu to nas tak zbliżyło do siebie i po prostu no, jest to dla mnie radość i wasz pastor jest dla mnie taką zachętą, kiedy się spotkamy. Zawsze mogę zadzwonić, czy mam gości. Dzisiaj tym słowem, które się chcę z wami podzielić, wiecie, kiedy wiedziałem już wcześniej, że będę tutaj dzisiaj razem z wami, po prostu człowiek zaczyna się modlić, szukać, po prostu ma wiele nawet własnych myśli, prawda? Zawsze coś przeżywamy i pewien temat po prostu tak już go przygotowywałem, jeżeli chodzi o usługę. Ale kiedy byliśmy i ten ostatni tydzień, to jest czas modlitwy w naszym zborze. Każdy dzień się spotykamy i w tym roku to był pierwszy taki tydzień, że w każdym dniu mogłem być na tych spotkaniach modlitewnych, dlatego że też jeszcze pracuję zawodowo. I to był pierwszy taki tydzień, gdzie na każdym tym spotkaniu byłem. I właśnie na jednym z tych spotkań po prostu tak doszło mnie słowo. I tym słowem właśnie, które w czasie tej modlitwy mnie doszło, chciałbym dzisiaj z wami się podzielić. Jest to bardzo znane słowo, myślę, że nieraz każdy z was nad nim się zastanawiał, a mnie tak na nowo zainspirowało, poszerzyło i myślę, że będzie dalej właśnie tą Bożą pracę wykonywać i w moim życiu, i w waszym życiu, bo po to je Pan posłał, abyśmy właśnie przez to słowo byli budowani. Jest to słowo, które jest zapisane w drugim liście Piotra. Ja może tylko dwa wersety przeczytam. To będzie taki, można powiedzieć, grunt pod nasze rozważanie. Potem jeszcze może inne miejsca ze Słowa Bożego też chciałbym zacytować. Przykłady z dziejów Izraela i spojrzeć w takim wielkim skrócie też na naszą przyszłość, właśnie która z tym słowem jest związana. Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa osiągnęli wiarę równie wartościową, co i nasza. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Może do tego miejsca. Właśnie kiedy tak trwaliśmy w modlitwie, tam u nas, w naszym zborze, to te dwa wiersze, szczególnie ten trzeci i czwarty, że to boska moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Na nowo to słowo bardzo mnie poruszyło. Myślę, że to stwierdzenie, które tutaj jest zawarte w czwartym wierszu,
żeśmy się stali uczestnikami boskiej natury, jest niesamowite. W tym porównaniu, które tutaj też już jest wspomniane, że przez to uczestnictwo w tej boskiej naturze można uniknąć skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. I kiedy popatrzymy na życie człowieka, czy każdy z nas, można powiedzieć, ta pożądliwość go sięgnęła i przyniosła określone skutki. Każdy z nią się zetknął. Słowo Boże mówi na ten temat bardzo wyraźnie. A tutaj takie perspektywy, takie niesamowite możliwości. To można powiedzieć, za czym od początku człowiek jak gdyby też z jednej strony biega. Kiedy po prostu śledzi się troszeczkę historię narodów, to i to, co stało się w ogrodzie Eden, to można powiedzieć, że ta pogoń człowieka za tym, żeby być jak Bóg. I to pierwsze kłamstwo też diabła, które człowiek usłyszał, że będziecie jak Bóg, jak spożyjecie po prostu ten owoc z drzewa życia. I właśnie Ewa zobaczyła, że ono było takie, ten owoc był taki na wejrzeniu godny pożądania. A więc można powiedzieć, na samym początku już człowiek zawiódł w tej kwestii. Poszedł po prostu za pożądliwością. I gdybyśmy popatrzyli się na świat wokół nas, na historię narodów, cywilizacji, to można powiedzieć, że to jest taki główny kierunek, czemu człowiek się poświęca, w czym żyje, w czym jest, no i co prowadzi go w różne strony. Ale mnie tak bardzo poruszyło to stwierdzenie, że my, którzyśmy przez tą boską moc zostali dotknięci i przez poznanie Zbawiciela zostaliśmy powołani do tego, aby być Jego dziećmi, to nasze powołanie idzie w tym kierunku, aby każdy, kto należy do Pana Jezusa Chrystusa, miał udział w tej boskiej naturze. Powiecie, czy to nie jest niesamowite? Po prostu, kiedy człowiek popatrzy się na swoje życie, właśnie tutaj dużo słyszeliśmy o tym budowaniu relacji, kiedy popatrzymy się do listu do Tymoteusza, kiedy apostoł Paweł mówi, że te ostateczne czasy będą bardzo trudne. Z jednej strony mamy bardzo się dobrze, wygodnie żyjemy. Ten rozwój technologii, cywilizacji jest taki niebywały, a jednak życie między ludźmi jest coraz trudniejsze. I apostoł Paweł pisze do Tymoteusza, dlaczego? Dlatego, że ludzie będą tacy, 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 a więc po prostu każdy jak gdyby będzie bardzo skupiony na sobie, będzie tylko zabiegał o to, co jego i będzie czynił wszystko po prostu, żeby jak najwięcej dla siebie zagarnąć. Tak w takim wielkim skrócie. A wszystko to, można powiedzieć, jest podszyte właśnie tym pragnieniem, tym pożądaniem, że człowiek ciągle czegoś pożąda, ciągle coś chce mieć, coś go po prostu napędza, czegoś pragnie. I to życie według pożądliwości, jak Słowo Boże mówi w liście Jakuba, że kiedy pożądliwość pocznie, ona rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Taka jest jak gdyby krótka taka Boża definicja, ale wiecie, ona jest tak skuteczna, że kiedy się zastanawiałem nad pewnymi rzeczami w swoim życiu i myślę, że wielu z nas mogłoby po prostu powiedzieć to samo, że dokładnie tak to działa. I człowiek może, kiedy tak na spokojnie się zastanowi po prostu nad pewnymi rzeczami, które go zniewalały, po prostu jak to się rodziło, po prostu dokąd nas to prowadziło, że właśnie jest to związane z pożądaniem, pożądliwość. Jest to coś, co jest w nas, co po prostu, czemu zostaliśmy poddani po upadku pierwszych ludzi. I to pożądanie zawsze prowadzi człowieka w złym kierunku. I Bóg przygotował drogę ratunku właśnie w taki sposób, że chce, abyśmy byli uczestnikami Jego natury, Bożej natury. I tak wiele razy może czytaliśmy to słowo, ale wiecie, w tym ferworze życia, wielu zajęć, to ja myślę, że
Wiele razy można powiedzieć, że brakuje nam właśnie tej boskiej natury, tego Bożego charakteru. I nie jest to coś, co jest nieosiągalne, ale kiedy popatrzymy się na Słowo Boże, to tak wiele innych rzeczy, które Bóg obiecuje nam, ludziom, po prostu to jest naprawdę w zasięgu naszej wiary, żeby stać się uczestnikami, abyśmy się stali uczestnikami boskiej natury. Wiecie, zastanawiałem się tak króciutko nad pewnymi historiami po prostu już z Bożego narodu, z życia narodu izraelskiego. My wiemy, że był to dla nich wielki problem, kiedy wyszli z Egiptu. Oni tam ciągle czegoś pożądali. I kiedy potem apostoł Paweł w liście do Koryntian po prostu przytacza te pewne rzeczy po prostu z ich życia tam na tej pustyni, to on mówi coś takiego, że te dzieje Izraela ostrzegają nas przed tym, abyśmy złych rzeczy nie pożądali jak tamci. I dlatego, że mając, i tam potem jest jak gdyby to zakończenie tego wszystkiego, pokazuje nam, że większości z nich Bóg sobie nie upodobał, ale oni, ich ciała zasłały pustynię. Wiecie, kiedy jeszcze ostatnio jedną z tych historii w drugiej księdze Mojżeszowej czytałem, to myślę, że ten sąd, który często przychodził na nich, to były straszne rzeczy, bo zazwyczaj to kończyło się śmiercią. Kiedy przychodził Boży sąd na nich, po prostu z powodu tego pójścia za pożądliwością, tego buntu, tego po prostu nieposłuszeństwa względem Boga, kiedy Bóg już pojawiał się ze swoim sądem, to zazwyczaj kończyło to się katastrofą, kończyło się to śmiercią i w taki sposób Bóg ich osądzał. Ale też się zastanawiałem nad tym, że jednak to, w jaki sposób oni mogli oglądać wielkość i potęgę Boga, po prostu, że ten sąd był równoznaczny jak gdyby z tym i adekwatny do tego, że Bóg siebie w taki sposób niesamowity w ich życiu prezentował, że oni nie mieli żadnej wymówki, bo nie można było już nic więcej uczynić na tej pustyni, aby objawić tą Bożą potęgę, Bożą chwałę, Bożą moc, a mimo to, kiedy pojawiał się jakiś problem, że tak szybko zapominali po prostu o tej Bożej potędze, o tej Bożej wielkości i tak szybko skłaniali się właśnie ku pożądliwości. Jeżeli nie było wody, po prostu nie patrzyli się na to, że ten Bóg, który ich przeprowadził po prostu przez Morze Czerwone, widzieli Egipcjan, którzy potonęli, oni po prostu to były wojska zaprawione w boju, oni byli do tego wszystkiego bardzo dobrze przygotowani i jednak kiedy ścigali ten naród izraelski, tam jest potem napisane, ta woda tego morza ich przykryła i nie tylko to, ale jeszcze tak się nad tym zastanawiałem, że kiedy oni już byli po drugiej stronie i śpiewali te pieśni zwycięstwa i Mojżesz i Miriam, to oni widzieli te ciała Egipcjan, jak one zostały wyrzucane na brzeg. I potem pojawiały się różne problemy. I kiedy, jeszcze wspomnę to, kiedy Mojżesz był na górze, żeby spędzać czas z Panem, to kiedy jego ten pobyt tam na tej górze przeciągał się, to w pewnym momencie właśnie ten naród, który tak wiele już z tej Bożej wielkości, z tej Bożej potęgi oglądał, to nagle mówią, my nie wiemy, co się stało z tym Mojżeszem. I po prostu Aaron, obawiając się po prostu o swoje życie, kazał im poprzynosić złote kolczyki, pierścionki, naramienniki i on z tego ulał złotego cielca i po prostu tam jest powiedziane, że oni zamienili ten obraz Boga na obraz wołu jedzącego trawę. I wiecie, kiedy Mojżesz się pojawił, przyszedł na nowo i pojawił się na nowo wśród nich, kiedy to zobaczył, już na tej górze Bóg przemówił do niego, że ten lud, twój lud, że mi się sprzeniewierzył. I
Pan Bóg był go gotowy wytracić, ale Mojżesz właśnie już tam na tej górze, kiedy rozmawia z Panem, mówi, to raczej mnie wymasz ze swojej księgi. Jest to niesamowite, bo może Mojżesza postrzegamy jako takiego twardego, surowego człowieka, ale jednak jeżeli chodzi o jego postawę przed Bożym obliczem i to, jakie było jego odniesienie do tego narodu, to on był gotowy, żeby swoją osobę Bóg, jego osobę Bóg wymazał z tej księgi życia, ale żeby ten naród był zachowany. I wiecie, kiedy on potem na nowo pojawił się pośród tego narodu, jest to dla mnie też takie niesamowite, bo tam jest powiedziane, że on po prostu wydał taki, może można powiedzieć, że to nie był rozkaz, tylko że kto jest za Panem, że niech przypasze miecz swój do biodra i niech podejdzie po prostu do Mojżesza. Oni przechodzili przez ten obóz z jednego miejsca w drugie i mieli zabijać, czy to brat, czy to ktoś z rodziny, bez względu na to, kto to był. I wtedy 3000 ludzi padło. I tam jest powiedziane, że lud był rozwydrzony i oni w taki sposób zostali zatrzymani i otrzeźwieni. Ale tak już powiedziałem, że wiele razy właśnie wynikało to, ten sposób zachowania, ten sposób postępowania, te reakcje, które pośród nich można tak dobrze dzisiaj z boku obserwować, to wynikało właśnie z tego skażenia, bo tu jest powiedziane, żebyśmy mogli uniknąć skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. To już był efekt tego skażenia, który był w nich. A Bóg przez swoją obecność po prostu chciał ich w takiej niesamowicie bliskiej zależności od siebie. I myślę, po to ich poprowadził na pustynię, gdzie oni w niczym, jak gdyby nie mogli sobie o własnych siłach radzić. To było świadome działanie ze strony Boga, żeby ich przywiązać do siebie. I myślę, że to była jedna z najtrudniejszych rzeczy, kiedy człowiek nie potrafił nic zrobić, a miał być tylko posłuszny i w zupełności zależny od Pana. Ale przecież ten Bóg jak gdyby wiele razy wystawiał ich na próbę, żeby ich do siebie przywiązać. I myślę, że wiecie, to dotyczy nie tylko tego narodu izraelskiego, ale i nas. Że wiele razy właśnie to ja chcę mieć coś, czegoś pożądam, czegoś pragnę. I wiele razy też bardzo ważny jest ten element czasu. Tu jest powiedziane, że ta boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i do pobożności. I myślę, że tak jak ten naród izraelski na pustyni, wszystkie te swoje podstawowe potrzeby po prostu Bóg zaspokajał. A w przyszłości obiecał, że wejdą do pięknej ziemi, gdzie nie tak jak już na pustyni, ale będzie to ziemia opływająca mlekiem i miodem, gdzie po prostu Bóg będzie ich błogosławił i będzie się im wspaniale żyło. Ale właśnie na tej pustyni chciał się im dać poznać, żeby oni przywiązali się do Niego. I można powiedzieć, że oni też na tej pustyni poznawali samych siebie. Tak sobie jeszcze myślę, żeby coś więcej na temat tej pożądliwości. Popatrzmy się na Achana. Wiadomo, że kiedy oni zdobywali właśnie tamte miasta, wiele razy wszystko było obłożone klątwą. I kiedy popatrzymy się na Achana, to można powiedzieć, że to jest taki bardzo dobry przykład właśnie jak działa ta pożądliwość. To dopiero później wyszło, prawda? Tak, najpierw wszystko wyglądało wspaniale. Zdobyli Jerycho, po prostu wszystko było obłożone klątwą, niczego nie można było zabrać, a jednak Achanowi udało się zabrać piękny płaszcz babiloński, sztabki złota i zakopać to w obrębie swojego namiotu. Czym się kierował? Pożądliwością. Czy wiedział, że nie wolno tego robić? Wiedział. Dlaczego to zrobił? W jakim miejscu postawił siebie? Wiecie, żył tą nadzieją, że to nie zostanie wykryte. Zakopał to w obrębie swojego namiotu. I najpierw, wiecie, można powiedzieć, dotknęło to całego
po prostu obozu Izraela, że przy zdobywaniu następnego miasta malutkiego ponieśli sromotną klęskę. Po prostu przyszło na nich upokorzenie z powodu jednego człowieka. Jozue się modlił i potem doszli do tego i znaleźli właśnie to złoto, ten płaszcz babiloński. On się do tego wszystkiego przyznał i cała rodzina Achana zginęła. Zostali ukamienowani. Nie było już ratunku. Nie było już żadnej możliwości zmiany. Nie było już żadnej możliwości wytłumaczenia się. Polecenie było jasne. Po prostu Boży rozkaz brzmiał wyraźnie. I właśnie Achan na skutek swojej pożądliwości ściągnął przekleństwo na cały obóz Izraela, a konsekwencje po prostu strasznego dosięgły i jego rodziny. Po prostu z powodu pożądliwości. Można by było wymieniać Ezawa, który za jedną potrawę sprzedał swoje pierworodztwo, bo niekiedy my słyszymy to słowo pożądliwość i właściwie człowiek tak nad wieloma rzeczami przechodzi do porządku dziennego, z wieloma rzeczami jesteśmy osłuchani, ale myślę, że wiele razy my potrzebujemy, aby zobaczyć rzeczywistość, jak ona wygląda. Aby ta rzeczywistość po prostu, aby obraz, po prostu jak Bóg na to patrzy, co to może przynieść, jakie są tego konsekwencje, żeby zobaczyć jako coś żywego, jako coś realnego i czym to jest w Bożych oczach. Wiecie, jeszcze myślałem, może akurat takie najbardziej trudne te przykłady przywołuję, ale z Nowego Testamentu, kiedy popatrzymy się na Ananiasza i Safirę. Bóg bardzo zawsze dba o swój Kościół, o jego czystość i właśnie kiedy te motywy i pobudki są fałszywe, są obłudne, to Bóg to sądzi, dlatego że to zasmuca Ducha Świętego i Bóg pośród tego nie może być i nie może pośród takich postaw się poruszać. I tak sobie jeszcze myślałem właśnie o tym Ananiaszu i Safirze, że wiecie, Piotr im to pięknie tłumaczy, że dopóki ta rola była wasza, czy nie mogliście zrobić z nią, co chcieliście? I oni widzieli, jak inni sprzedawali, bo taka była sytuacja właśnie w tym pierwszym okresie Kościoła, kiedy inni sprzedawali rolę i po prostu za te wszystkie pieniądze, które otrzymywali za tą rolę, przynosili do stóp apostołów, oni to rozdzielali, jak komu było potrzeba. I pięknie to działało. I wiecie, i na pewno nie było to związane z tym, żeby wynieść siebie, żeby siebie samego pokazać, żeby tą chwałę dla siebie zabrać. A właśnie myślę, że ci ludzie, którzy to robili, oni byli tak dotykani Bożą obecnością, Bożą miłością, właśnie ta boska moc ich tak dotykała, wiecie, że to już wynikało z tej boskiej natury, którą oni mieli. Bo to człowiek naturalnie sam ze siebie nie potrafi, żeby wszystkiego się pozbyć, czy sprzedawać rolę i ufać Bogu, że On może zaspokoić i myśleć o innych, że skoro inni cierpią niedostatek, to po prostu będzie im pomożone. I myślę, że właśnie u tej ich postawy, po prostu tej nieszczerej postawy, też było to pożądanie. Już może nie rzeczy materialnych, ale jak gdyby tej opinii, tej pozycji wśród tego Kościoła, że oni chcieli być tacy jak inni, ale wewnątrz nie byli tacy jak inni. I tu był problem, dlatego że oni nie ufali na tyle Bogu. Oni chcieli część pieniędzy zachować dla siebie, część przenieśli. I właściwie Piotr prosto się ich zapytał. I jeszcze była ta możliwość, po prostu myślę, że w tym momencie, kiedy Piotr ich się pytał, jeszcze była możliwość, żeby pewne rzeczy zatrzymać i odwrócić. I on się pytał najpierw męża, tak? Czy za taką rolę sprzedali, czy za taką sumę sprzedaliście rolę? Tak, za taką sumę. I potem znamy te słowa, które wypowiada Piotr. Ginie Ananiasz, za jakiś czas przychodzi jego żona i tak samo po prostu widzimy tą postawę, to pożądanie tego, żeby zajmować jakąś pozycję, żeby być kimś ważnym, żeby inni się kłaniali, żeby inni mnie szanowali. Ale to nie wynikało z tej prawdziwej pobożności, to nie wynikało z tego, aby naprawdę Bogu się podobać, tylko to było takie ludzkie. Właśnie to, co tutaj jest napisane, że mamy tą możliwość, żeby uniknąć skażenia, które pociąga właśnie pożądliwość za sobą.
ale przez to, kiedy my w zupełny sposób oddamy się naszemu Panu, naszemu Bogu. Abyście się stali uczestnikami boskiej natury, to może w kwestii tego pożądania. I teraz w jaki sposób, tak się zastanawiałem, my stajemy się uczestnikami boskiej natury? Jak to działa? Jaki to ma taki praktyczny wymiar, że każdy z nas może czegoś po prostu tutaj doświadczyć i może to stać się jego udziałem? I pamiętam taki jeden przykład ze swojego życia. Są niektóre rzeczy, kiedy Bóg do nas mówi, że one zostają na całe nasze życie. Tu jest powiedziane, że przez drogie i największe obietnice staliśmy się uczestnikami boskiej natury. Nie przez nasze jakieś szczególne uzdolnienia, nasze możliwości takie typowo ludzkie, ale przez drogie i największe Boże obietnice staliśmy się uczestnikami boskiej natury. Mówiąc inaczej, te Boże obietnice to Słowo Boże. To jest to Słowo. Wiecie, i przyjmując to Słowo, po prostu Duch Święty pracuje w nas i zmienia nas od wewnątrz. I stajemy się uczestnikami boskiej natury na skutek pracy Ducha Świętego w naszych sercach. I to jest najpiękniejsze. I to będzie przetestowane w tym świecie. Po prostu z różnej strony. I Słowo Boże jest przyrównane do nasienia, że wyszedł siewca i siał. I takim jest Słowo Boże. I w każdym nasionku już z tej rzeczywistości, w której my żyjemy, jest życie według swojego rodzaju. Zasiejesz marchewkę, pietruszkę tam w swoim ogródku, to jest tak malutkie to nasionko, prawda? A jednak w tym nasionku zakodowane są już wszystkie informacje, co z tego ma wyrość. Nie jest to cudowne? Wiecie, my tego często na co dzień jak gdyby nie zastanawiamy się, nie myślimy o tym, ale to jest Boże dzieło. Po prostu tak to Bóg stworzył, że z czegoś tak malutkiego potrafi wyrość warzywo, potrafi wyrość drzewo. Po prostu i wszystko ma swój początek w nasieniu, w takim czymś, co jest bardzo małe. I ja chciałbym powiedzieć, że właśnie przyjmując Słowo Boże, jesteśmy tak wiele razy zachęcani do tego, aby żyć Słowem, aby pokochać to Słowo. Jest tyle obietnic, że kiedy to Słowo mieszka w nas, to po prostu ono wykonuje pracę i tutaj można powiedzieć, to nie działa inaczej. Aby móc stać się i stawać się uczestnikiem boskiej natury, ja myślę, że to jest proces, po prostu, że to Słowo, tak jak to nasionko zasiewane do ziemi, ono rośnie i aż w końcu pojawia się owoc, także to Słowo i to nasze podążanie za Panem, ono przyniesie owoc na Bożą chwałę. I chciałbym taki pewien przykład przytoczyć ze swojego życia, dlatego, że to mi pozostało po prostu na całe życie. I co jakiś czas ten przykład mi po prostu jest przypominany. Pamiętam, już teraz nie umiem powiedzieć, jak dawno to było, ale dosyć dawno to już było. Przeżywałem może też taki czas, jak gdyby takiej pewnej frustracji, jeżeli chodzi o moje życie, wierzę, życie z Panem. I wydawało mi się, że to moje życie jakoś tak nie rozwija się tak, jak powinno się rozwijać. I pamiętam, jak kiedyś tam u nas w lesie wybrałem się na taką wycieczkę. Myślę, że to Pan mnie tak pobudził. Poszedłem tam dosyć głęboko do lasu i u nas te świerki są takie niesamowicie okazałe. W niektórych miejscach one mogą mieć i 30 metrów i więcej. I średnica też odpowiednia, powyżej 50 centymetrów. One tak pięknie wyglądają. I wiecie, ja stoję obok takiego okazałego świerka, takiego pięknego świerka, a obok niego taki mały, półmetrowy. I tak nie powiedziałbym, że słyszałem głos, ale w swoim wnętrzu wyraźnie słyszałem po prostu, czy odbierałem te pytania i odpowiedzi, które wpływały do mojego serca, że popatrz się na to drzewo, ile lat musiało upłynąć. I gdybyś tu nawet stał dzień i noc, gdybyś nawet stał dzień i noc i był skoncentrowany
na tym drzewie nie zauważyłbyś, jak ono rośnie. Jest to nieuchwytne dla naszego oka. To można obserwować po jakimś upływie czasu, gdyby się poznaczyło, jak wysoko, czy zmierzyło, jak grube jest to drzewo. Ale ono cały czas rośnie. I z czego też wyrasta? Ten wielki świerk, który sięga właśnie te najokazalsze i powyżej 30 metrów. Z czego ono wyrasta? Z tego malutkiego nasionka. Widzieliście szyszkę? Można wyłuskać to nasionko z tej szyszki. I ten potężny świerk, ten duży świerk, z którego potem można tak wiele rzeczy zrobić w budowlance, po prostu wyrasta z takiego nasionka. I teraz, wiecie, kiedy myślę o tym, że staliśmy się uczestnikami boskiej natury, bo możemy mieć wiele jakichś pytań, możemy myśleć, czy niekiedy wiele razy człowiek lubi taką drogę na skróty, żeby szybko do czegoś dojść, żeby już to mieć. Dzisiaj się o tym mówi, to już byś to chciał mieć, albo jutro, że już będziesz takim. A ja widzę całe nasze życie. Jeżeli człowiek miłuje i kocha Słowo Boże, to jest równoznaczne z tym, że miłuje Pana, to to Słowo będzie wykonywało w nas tą Jego pracę i będziemy stawali się uczestnikami boskiej natury. I to znaczy, wiecie, kiedy tak teraz popatrzymy się dalej, co z tego wynika, stajemy się obywatelami Królestwa. Amen. My oczekujemy Królestwa. Modlitwa Pańska jest: przyjdź Królestwo Twoje. Teraz jest czas głoszenia Ewangelii. Pan Jezus, gdzie był na tej ziemi, to tam było Królestwo. I tam, gdzie ludzie przyjmowali i pełną Ewangelię i szli za tą Ewangelią, to Królestwo się manifestowało po prostu w nadnaturalny sposób. I tak, w takim wielkim skrócie chciałbym powiedzieć, patrząc się na ten Boży scenariusz, który Bóg w swoim planie przygotował dla człowieka, że w tym Królestwie będą ludzie, którzy mają tą boską naturę. Amen. Obywatelami Królestwa będą ci ludzie, którzy mają boską naturę. A więc trzeba się najpierw do tego Królestwa narodzić. Trzeba stać się dzieckiem Bożym. I to też dzieje się przez to, że człowiek przyjmuje Słowo Boże. Że Słowo Boże przekona go o grzechu. Przekona go o Bożej sprawiedliwości. Przekona go o tym, że Pan Jezus Chrystus jest Zbawicielem. Jest to Słowo, które my przyjmujemy, które zostało zasiane w naszych sercach. Ale potem potrzebujemy, tak tu jest powiedziane, przez te drugie i największe Boże obietnice, to co Bóg, jak Bóg patrzy na życie człowieka, jak On nas chce kształtować, skoro na Jego Słowo powstało to, co widzimy i czego nie widzimy, to czy On nie ma tej mocy właśnie, kiedy my jesteśmy tak bardzo skażeni i zepsuci, uczynić nas zupełnie nowymi na swoją chwałę. Jest to Jego wielkie miłosierdzie. To dowodzi, jak bardzo nas kocha, ale On nas nie chce pozostawić w tym skażeniu. I niekiedy można by było tak to odbierać, że człowiek myśli, że z tym starym życiem będzie dziedziczył w tym, co jest nowe. Nie. Tak jak na tej pustyni Bóg nie przepuścił niczego, tak w tym Bożym Królestwie i w tej nowej ziemi i nowym niebie nie będzie niczego skażonego. A Bóg się już o to zatroszczy. On to wie najlepiej. I będąc obywatelami Królestwa, my oczekujemy na Królestwo. To Królestwo w osobie Pana Jezusa Chrystusa i ono będzie tych 1000 lat tutaj na tej ziemi. Jest teraz ten czas, gdzie Ewangelia jest zgłoszona na świadectwo wszystkim narodom. I te narody, i nawet te największe imperia, to wszystko odejdzie po prostu w przyszłość, a to Boże Królestwo wypełni całą ziemię. Tak jest napisane w Księdze Daniela. A po tym nastanie dopiero nowe niebo i nowa ziemia. Ale chodzi o to, aby być obywatelem tego Królestwa. I to jest równoznaczne z tym, że mamy tą Bożą naturę, że staliśmy się uczestnikami boskiej natury.
I tym się z wami dzielę. To na nowo mnie tak poruszyło i rozradowało moje serce, że to jest ogromny przywilej. I jest to Boża praca w życiu każdego z nas. I jeszcze raz, wiecie, patrząc się na tym, na to, czym jest pożądliwość, jak to po prostu dzisiaj działa. Czy my jako dzieci Boże też jesteśmy tym dotykani? Jak sobie z tym radzimy? Po prostu gdzie szukamy pomocy? Jak po prostu te sprawy rozwiązujemy? I to, co już powiedziałem, zobaczyłem, że te Boże rozwiązania są bardzo proste. Że jeżeli człowiek miłuje Pana, miłuje Jego Słowo, to jedna też z obietnic do zboru w objawieniu Jana mówi tak: ponieważ zachowałeś moje słowo, przeto i ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi. I myślę, że właśnie to postawienie słowa ponad wszystko, to ciągłe na nowo wracanie do niego, karmienie się nim, ta tęsknota za nim. A też wiele razy myślę to, co jest takie bardzo trudne, że kiedy człowiek upada, kiedy po prostu zdarzają się te sytuacje, kiedy pożądanie po prostu ma władzę nad nami, to myślę, że ta droga wyjścia to jest właśnie ta droga, kiedy człowiek w pokorze przychodzi przed Boże oblicze, widzi istniejący stan rzeczy i naprawdę szuka wyjścia. Nie chce, tak jak w życiu Ananiasza i Safiry, znaleźć sobie jakieś wytłumaczenie, czy tak jak było w życiu Achana, po prostu gdzieś tam w obrębie swojego namiotu te rzeczy zakopać i myśleć, że po prostu to nigdy nie wyjdzie, to się da jakoś ukryć. Ja myślę, teraz, wiecie, jest ten czas. Teraz jest ten czas, aby z całą otwartością stawać przed Bożym obliczem, aby Pan nas dotykał, aby czynił swoje dzieła, żebyśmy się Go nie bali, tego Bożego działania, ale abyśmy szli za Nim, bo to uczestnictwo w tej boskiej naturze to jest niesamowity przywilej, że z tym upadłym stworzeniem przez Pana Jezusa Chrystusa Bóg ma taki niesamowity swój plan, że na nowo go chce podnieść do tej pełnej godności tego Jego stworzenia, aby nie ta natura, która po upadku stała się udziałem człowieka, ale ta nowa natura w Jezusie Chrystusie była naszym udziałem. I wiecie, kiedy tak też nad tym wszystkim się zastanawiałem, to tak wiele miejsc ze Słowa Bożego się mi przypominało. Popatrzcie się do listu do Efezjan, popatrzmy się razem jeszcze. Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi, unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. Abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego. Jak wyobrażacie sobie to pod każdym względem w Niego, który jest głową Chrystusa? Pod każdym względem. Nie tylko na przykład człowiek ma jakąś służbę i w każdej służbie chcemy się rozwijać, ale to jest jak gdyby tylko aspekt. Służba nie jest miarą całego naszego życia. My mamy jeszcze osobiste życie, rodzinne, relacje w pracy, po prostu to odnoszenie się. A tu jest powiedziane, że mamy pod każdym względem wzrastać w Niego, który jest głową Chrystusa. Ja myślę, że to jest to pójście
aby stawać się uczestnikiem boskiej natury. I myślę, że takim niesamowitym przykładem też jest apostoł Paweł. I wiele razy ja to słowo słyszałem, jak bracia go cytowali, że apostoł Paweł mówi, aby znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, aby nawet stać się podobnym do niego w jego cierpieniach i nawet w jego śmierci. Po prostu on był tak zafascynowany osobą Jezusa Chrystusa, tak go to dotykało, że to nie był skończony proces, to nie było coś takiego, jak gdyby, co się już zatrzymało i było wystarczające, ale on jak gdyby chciał ciągle więcej tego Chrystusa. I po prostu miał ku temu objawienia, po prostu wiele razy, kiedy... I jak wiele razy, wiecie, to było różne od jego oczekiwań, kiedy tam czytamy w liście do Koryntian, kiedy przeżywał tą słabość i na pewno oczekiwał takiego podniesienia, takiej zmiany, właśnie żeby to wszystko ustąpiło, to Bóg mu mówi, dosyć masz, gdy masz łaskę moją. Albowiem pełnia mojej mocy okazuje się w słabości, że z jednej strony ciągle doświadczał to, że jest słabym człowiekiem, a z drugiej strony w tak niesamowity sposób wypełniała go chwała Boża i moc Boża, w której usługiwał i działał, a przy tym ciągle odczuwał tą słabość. Po prostu tam się to w konkretny sposób też manifestowało w jego życiu i on oczekiwał takiego rozwiązania. A Pan mu mówi, że dosyć masz, gdy masz łaskę moją. Wiecie, ciągle go poznawał, ciągle był gotowy, aby przyjąć to, w jaki sposób on do niego przemówi. A myślę, że wiecie, na czym się też tak zastanawiam, że wiele razy jak gdyby ten nasz obraz tego, kim on jest, już jest takim zamkniętym obrazem. Że wiele razy, może to zbyt odważnie zabrzmi, ale już mamy taki swój własny obraz tego Boga, jak on wygląda. Że nie jesteśmy gotowi, aby go w nowy sposób jak gdyby poznawać, być otwarci na to, co on mówi, jak być mu posłuszny, jak mu po prostu bardziej się poddać. A to było coś, co jednak na nowo w taki szczególny sposób charakteryzowało tych ludzi, którzy służyli Bogu. I myślę, że jeszcze można było z wielu innych stron na to spojrzeć, jak jesteśmy przemieniani. Apostoł Paweł w liście do Koryntian też mówi, że zostajemy przemienieni z chwały w chwałę. Po prostu w ten obraz Pana Jezusa Chrystusa. I my tego bardzo potrzebujemy w naszych relacjach w Kościele, że kiedy Bóg też porusza się przez Ducha Świętego w zgromadzeniu, to też jest ten element, kiedy nasze wnętrze, nasze serca są dotykane, kiedy jesteśmy kruszeni, kiedy łzy płyną. To wszystko jest ta Boża praca nad naszym życiem. I jestem Bogu, wiecie, niezmiernie wdzięczny, że On ma taką miłość, taką troskę i że tak niesamowite rzeczy przygotował dla człowieka i że w taki prosty sposób, właśnie dążąc wytrwale w tym Bożym kierunku, przychodzimy i jesteśmy przygotowywani do tego, tak jak jest napisane właśnie w tej księdze Daniela, że tam te wszystkie królestwa świata, to znaczy te najważniejsze, są przedstawione w tym obrazie tego posągu. Góra była z samego złota, potem srebro i coraz niżej to był coraz słabszy i mniej szlachetny ten kruszec, aż w końcu te nogi były z żelaza i gliny. Ale tam jest powiedziane, że wtem bez udziału rąk ludzkich, że w te nogi tego posągu uderzył kamień i ten zdruzgotał ten posąg, ale ten kamień wypełnił całą ziemię. I tam jest napisane, że właśnie przyjdzie taki czas, że święci Najwyższego otrzymają królestwo. I po prostu to się odnosi do Kościoła, do tych, którzy poszli za Jezusem, którzy mają udział w tej boskiej naturze, są obywatelami królestwa. I Bóg ma ten swój scenariusz. Jeszcze raz chciałbym to na koniec powtórzyć, że jest czas głoszenia Ewangelii, będzie czas wielkiego ucisku, będzie czas tysiącletniego królestwa i czas nowego nieba i nowej ziemi.
I każdy z nas na obliczu całej ziemi Pan powołuje ludzi właśnie z tego skażenia, z tego spustoszenia i zniszczenia, aby móc mieć w tym udział. I tak tym się z wami dzielę. Po prostu jestem, jeszcze raz chciałbym to podkreślić, Bogu wdzięczny, że tyle łaski i Bożego miłosierdzia ciągle na nowo nam okazuje i chce nam dać się więcej poznać, abyśmy Mu mogli więcej ufać, abyśmy Mu mogli w tym Jego pokoju właśnie, aby On przez nas mógł to Królestwo manifestować przez tych obywateli Królestwa. Amen.